Choć zazwyczaj to trudna i obciążająca praca, zdarzają się czasem interwencje, które wywołują uśmiech. O nietypowych wydarzeniach z pracy strażaków mówi nam Wojciech Chojnowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Strażacy podejmują wiele nietypowych interwencji, żeby ratować nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Mysłowiccy strażacy są wzywani nie tylko do pożarów czy wypadków, ale również do wielu różnych innych nietypowych interwencji. Przykładem mogą być takie zdarzenia, jak na przykład wezwanie do legwana, który uciekł z domu na drzewo, do sarny, która zaklinowała się w ogrodzeniu jednej z posesji, do jeżyka uwięzionego na wysokości na elewacji budynku, czy też psa, który ugrzązł w delatacji między budynkami, jak również do lisa uwięzionego w kanale ciepłowniczym. W miniony piątek do służby wpłynęło zgłoszenie o uwięzionym na czwartym piętrze kocie, który pod nieobecność właścicieli wydostał się na parapet przez uchylone okno i zaklinował między siatką a oknem. Ponieważ nie było żadnego z lokatorów mieszkania, mieszkańcy zaniepokojeni wezwali straż pożarną. Strażacy za pomocą drabiny mechanicznej dostali się do okna na czwartym piętrze, wycięli siatkę i uwolnili kota, który był już skrajnie wycieńczony od wysokiej temperatury. Pod koniec akcji przybyła na miejsce właścicielka mieszkania, której przekazano kota do dalszej opieki. Choć takie sytuacje wywołują u niektórych uśmiech, to stanowią codzienność pracy Straży Pożarnej. Jedno jest pewne, strażacy mają o czym opowiadać.